siemanko, witam serdecznie. Cześć, Xerek, ser. Cześć, Blichacz. Wiecie co? Mam drobne problemy z gierką, bo mi się zawiesiła. Nie wiem, o co chodzi. Muszę zrestartować. No, dokładnie. A nie, poszło. Spoko, poszło. Jest okej. Jest okej, tylko pad mi nie działa. Czy mi pad działa, czy mi pad nie działa? Kurde, nie działa. O Boże. No co jest? Dlaczego do jasnej cholery mi nie działa pad? Interfejs. Kurde, no ej, o co chodzi? Nie, słuchajcie, muszę jeszcze raz zrestartować gierkę. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. No, dokładnie. A blichacz nie, pad jest ok, wszystko. Nie wiem, o co chodzi. O kurde. No nie odpala mi się ta gierka coś. O co chodzi? O co chodzi? No nie, no jakieś problemy techniczne mam. I to straszne. Blichacz, mówisz, Jowka sabotuje? Być może. Nie, no czekajcie, muszę Ctrl-Alt-Delete. A, nie, poszło, poszło. Poszło, poszło. Wczytywanie gry. Leci, ok. Nie mogłem się niestety wcześniej odpalić, bo byłem na zakupach, byłem troszeczkę w sklepach. O, już wszystko działa. Mam nadzieję, że na streamie też wszystko leci. Wszystko leci. Idealnie. Idealnie wszystko jest. Dobra, cyk. O Boże. Nie, na razie, jeżeli chodzi o dodatek, to muszę w podstawkę pograć wystarczająco długo, żeby się wczuć w gierkę. Dobra, klawiatura idzie na bok. Uch. Klawiatura idzie na bok, a ja mam tutaj. Pada. Ja wiem, Blichacz, że dodatek jest zajebisty. Domyślam się, że jest fajny. Ale na razie chcę w podstawkę pograć, zobaczyć. O kurde, utwórz sesję. Czemu Xerexer mógł nie używać tego setu oraz tych broni? Zobaczymy, na razie ten. Kurwa, co ja mam zrobić? Wyszukaj sesję sieciową, utwórz sesję sieciową. Sesję znajomych. Ser, ale to o to chodzi właśnie, że jest easy mode. Ja nie chcę się wkurwiać. O Boże, typ gracza, początkujący, preferowanie zadania dowolne, preferowanie ranga, to dowolny język, przyjmę każdego. Sesja prywatna, nie zakończ, dobra, okej. Okay. Jop. Na razie spokojnie, na razie nie wiem, co się w tej gierce dzieje, także... Och, jest. Jest i to. Ale aż tak, Xerexer, mówisz, że ten secik jest aż taki OP? Zobaczymy. O Jezu, świnka. Codzienne głaskanie świnki.
pobierz premię za logowanie. No pewnie, że tak. Co ja dostałem? Goryczek i szczęśliwy talon? O co to chodzi? Co to jest? Co to jest, kurwa, goryczek? Masakra. Ale mam znaków wykrzykników. Co tu jest? Czy ja mam z nią pogadać? Chyba tak. Czy ja mogę z nią pogadać? Nie chcę tej świnki. Piątaku, czy to prawda? Pomożesz nam odbudować obóz? Wspaniała wiadomość. Mam nadzieję, że faktycznie jesteś tak dobry, jak mówią, bo mam dla ciebie dużo roboty. Przecież komisja prowadzi badanie nad wieloma rzeczami, nie tylko starszym smokiem, za którym tutaj przypłynęliście. Utrzymanie i rozbudowa bazy i tak stanowią nie lada zadanie. Nie da się niczego badać bez porządnej siedziby. Centrum Zasobów zajmuje się podziałem zajęć i dopilnowaniem, żeby wszystko zostało zrobione. Wracajmy do pracy. Twoim zadaniem jest założenie obozu. Idź na ekspedycję do Starodrzewu. Znajdź odpowiednie miejsce i zadbaj, żeby było bezpieczne. Okej. Jeśli w wybranym przez ciebie miejscu pojawią się jakieś potwory, muszę się przegonić. Nagroda jest za założenie obozu. No spoko. Okej. Siema, Paradox. Siemanko. Czołem, czołem. Kurwa, na razie to jest dla mnie tak skomplikowane wszystko. Masakra. Czuję się taki malutki w tej grze. Ona taka ogromna. Ale co, Xerexer? No, mówisz, że używam setu, który jest ekwiwalentem setu endgame w podstawce. Kurwa, na razie żadnych zleceń nie mam. Zlecenia to misje, które wykonujesz podczas normalnych zadań i ekspedycji. Najpierw przejrzyj listę ważnych zadań. Dobra, w sumie to wiadomo. No, Paradoks, początki są strasznie trudne. Ja naprawdę jestem tak zagubiony, że masakra. Mówię, na razie Xerexer to jestem taki zagubiony w tej grze niesamowicie, że to jest szok. Głowa mała. Odbuduj obóz w Starodrzewie. Spoko, ja będę miał to zaznaczone na mapie. Pojawił się nowy samouczek. Good to see you.
O łowco, skoro udało ci się już udowodnić, że można na tobie polegać, mam do ciebie małą prośbę. Kiedy zajmiesz się sprawą dużego potwora, możesz go zabić lub schwytać. Naturalnie obie opcje mają swoje walory naukowe, ale prawdę mówiąc... Cóż, na dłuższą metę byłoby lepiej, gdyby w nasze ręce trafił żywy osobnik, którego można będzie potem wypuścić w naturalnym terenie. Jeśli więc uda ci się schwytać cel, otrzymasz gratulacje i większą nagrodę. Zarządzenie komisji. No dobra, czyli mam ułapać te potwory, zamiast je zabijać? O kurwa. No spoko. Łowca z piątej, tak? Więc na pewno masz tu za sobą pierwsze zadanie. To Centrum Badań Ekologicznych, kierowane przeze mnie. Powiedz, udało ci się znaleźć w terenie dane dotyczące potworów? Ślady, nacięcia, tego typu rzeczy. Dane pomagają nam odtworzyć historię potworów, która w dodatku jest rozległa i ciekawa. Twoim zadaniem w zespole polowym jest tropienie potworów, zbieranie danych i posuwanie naprzód badań. Naszym zadaniem jest przejęcie tych danych, przeanalizowanie ich i zestawienie wyników na potrzeby komisji. Nasze odkrycia pomogą też tobie w terenie. A zatem, jak widzisz, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Wpadaj, kiedy tylko chcesz. Będę ci pokazywał, nad czym pracujemy. Dobra. O co chodzi? Wielki Jagras, przewodnik polowy, został zaaktualizowany. A no tak, tego wielkiego Jagrasa blichacz z tobą ubijałem, nie? Oh my god, dajcie chwilę, ja sobie to przeczytam. Dział badań ekologicznych to jednostka, która zajmuje się badaniem potworów. Zdobyta przez nią wiedza przyda ci się podczas łowów i śledztw. Znalezione przez ciebie ślady potworów pozwalają ci zdobyć punkty badawcze. Jeśli uzbierasz ich wystarczająco dużo, twój poziom badań ulegnie zwiększeniu, dając ci dostęp do nowych funkcji i informacji, które ułatwią ci życie. Możesz też korzystać z przewodnika polowego. Znajdziesz tam opisy potworów, w których dowiesz się, gdzie występują, jakie są ich słabe punkty i jakie materiały można z nich wycinać. Nie osiągasz nowych poziomów badań automatycznie. Jeśli na ekranie wyniku zobaczysz informację, zgłoś się do zespołu badań ekologicznych, to nie zapomnij go odwiedzić. O Boże. Oh my fucking god. Już jestem zagubiony. W menu poziomu badań znajdziesz także poziom swoich świetlików zwiadowczych, które determinuje ich umiejętności. Im wyższy poziom twoich świetlików, tym szybciej będą wykrywały kolejny zestaw śladów potwora. No okej, no. Wielki Jagras mam na poziomie pierwszym. O kurwa, to jest ten puki. No. Puk. A ile jest ogólnie potworów w tej grze? Przypuszczam, że dużo. Przypuszczam, że gatunków potworów to jest mnóstwo, cała masa. No dobra, znajdź miejsce na obóz w Starodrzewie. Ale gdzie ten obóz w Starodrzewie? Ja sobie idę w Explore. Troszeczkę pozwiedzam, zobaczę, jak tutaj to wszystko wygląda. Tutaj jest ten. Tutaj jest kantyna. No dobrze. A zapłać pieniędzmi, czy zapłać punktami? Pieniędzmi, bo pieniądze szybko się
szybko się zdobywa. Co, Blichacz, mówisz 34? Co to znaczy? A, 34 potwory. Okej. Może telefon mi wibruje. A, to tylko Telegram. Dobra, zapłacimy za... za... o Boże. Za półmisek zdrowia, wzrost ataku. Ile to kosztuje w ogóle? Jest gdzieś napisane, ile to kosztuje? A, widzę, metody płatności. Pieniądze 100, punkty 50. Talony 1. No dobra, weźmiemy półmisek zdrowia. Przyda nam się. A, spoko, Blichacz, okej. No dobra, wytrzymałość plus 25 i wzrost ataku. Gracz Noctis wykorzystał talon żywnościowy, już widzę. Kurde, strasznie mi się ta gierka podoba, ale na razie mówię, jestem strasznie zagubiony. W tej krainie. No dobra, znajdź miejsce na obóz w Starodrzewie. To co, idziemy? Right now, we're in Astera. If you want to go on an expedition, open your world map and choose your destination. For this expedition, we need to head to the ancient forest. We can expand expeditions as we delve further into the new world. Pretty good incentive to explore, right? Kurwa, nawet punkt wyjścia jest. Mapa fauny. Oh my fucking god. Nie, naprawdę jestem mega zagubiony w tej grze. Spokojnie, ja sobie wszystko ogarnę. Także... Okej. Nie potrzebujesz mieć żadnego aktywnego zadania, by wyruszyć na ekspedycję. Po prostu wybierz punkt docelowy na mapie świata. W przeciwieństwie do zadań, ekspedycje mają bardzo otwarty charakter, pozwalając na swobodną eksplorację świata.
No spoko. If I get to the campsite first, or if you're lost, open up your map or use your scout flies to track me. Whenever you leave the base without signing up for a quest, you'll go on an expedition. There's no time limit or cap on how many times you're allowed to faint, which means you can explore to your heart's content. O rany, czyli 16 graczy w sesji sieciowej może przebywać dużo. No dobra, weźmiemy sobie, przeeksplorujemy troszeczkę. Zobaczymy, co to jest zioło. Ziółka zawsze na propsie. Ja zapomniałem w ogóle, jak się steruje. Tutaj jest garda. Aha, tutaj jest... Kompletnie zapomniałem, jak to się sterowało już. Masakra. Czy ja mogę wędką w tej wodzie? O kurwa. Cicho, na razie to się bawię. Fałszywa pasza. Zioło to się równa mikstura zdrowia plus miód. Super mikstura zdrowia, okej. No dobra, ja bym chciał powalczyć troszeczkę. Na razie muszę ogarnąć walkę.
tu mi się coś świeci. Hej, łowco, jak tam życie płynie? Mnie dobrze, mógłbym łowić ryby całymi dniami. To ja jestem tym szczęściarzem, którego komisja przydzieliła badanie ryb i istot rybopodobnych w Nowym Świecie. Powiem ci tak, kocham wędkować. Żyję dla wędkowania. Wędkuję w swoich snach i nawet sypiam z... W Starym Świecie wyłapałem już wszystko do końca. Więc kiedy zaoferowano mi tutaj robotę, chwyciłem haczyk. Tak czy siak, nie mam czasu, żeby wszystko zrobić sam. Szukam więc łowcy, który lubi łowić. Co ty na to, łowco? Wchodzisz w to? Jeśli masz ochotę, daj znać. Zobaczymy, co masz w zanadrzu. Spoko, no ja bym poławał sobie te rybki. O kurwa, faktycznie. No i co? Aha, B, wyciągnij zdobycz, okej. O kurwa, mam rybę. Mam rybę. O kurwa. Odblokowane osiągnięcie. Rybka połknęła haczyk. Nice. Oh my fucking god, jaka ta gra jest ogromna. Kurwa, płetwa ostrzelnika. Można... O kurwa, łowić tym? W sensie nie łowić, ostrzyć. Ostrzelnik. Dobra, nie chcę już łapać. Łuska ryby sushi? Co to znaczy? Nie chcę zużywać tego, ale... Jest coś takiego jak mega ryba, tylko ona jest trudniejsza do złapania. No domyślam się, ten jakiego kurwa potwora złapał. Ja pierdolę. Jakie to wielkie jest, no. Fajnie, fajnie, dobra. Słuchajcie, ukończę ekspedycję, udaj się do nowego obozu. A gdzie ten nowy obóz? Co to jest igłówka? Zbiorę, przyda się. Nie, nie chciałem mega mikstury pić, kurwa. Pamięć mięśniowa to jest jednak skurwysyn. Plus. You can assign a target destination for your scout flies on the map. Now this is interesting. Let's report our findings to everyone at the resource center when we get back. Siema, Shiro, siemanko. Czołem, czołem, elo, elo, 320. Co tam, Shiro, słychać w wielkim świecie? Okej, okay, i ten świecący mech mogę sobie wystrzelić gdzieś.
Shiro piwko pijesz, a u mnie nic. Na spokojnie, dzisiaj jakiś taki wkurwiony jestem cały dzień, także... Nic ciekawego się nie dzieje. Taka chujowa pogoda u nas, strasznie deszcz pada. A cały dzień jest strasznie na dworzu, także no... O kurwa, dobra, trzeba bić. Czy ja mam na tego wielkiego Jagrasa teraz iść? Bo troszeczkę jestem zagubiony. Ale spoko, zobaczymy. Sterta kości, sterta kości. Z Jagrasa zawsze można wyciągnąć coś ciekawego. Łuska Jagrasa. Okej. Okay. Dobra, trzeba broń naostrzyć. To mnie troszeczkę irytuje, że ta broń się tak szybko tępi. Ogólnie zadanie mam udaj się do nowego obozu, no ale dobra. Skąd będę wiedział, gdzie iść i jak iść? Tutaj jest coś ciekawego. Co, na dwa hity zszedł? Kurwa, kolejny. Ja tam zawsze do starego obozu najpierw chodziłem, a potem na bagna jarać bagienne ziele. O kurwa, Shiro, dobre, dobre. Over here. Nie, naprawdę, jestem w tej chwili strasznie zagubiony. Jestem strasznie zagubiony i nie wiem kompletnie gdzie iść. Za świetlikami. O kurwa, nowy poziom, wielki Jagras. Który potwór jest zbyt niebezpieczny? No nie, no ale ja przecież wyszedłem tędy. Kurwa, no nie tak miało być.
If you're clever, you can use the slinger to distract monsters. Dobra, ale słuchajcie, śmiechem żartem, naprawdę, nie wiem, w którą stronę mam iść. O kurwa, ukończ ekspedycję, udaj się do nowego obozu, ale gdzie jest... Gdzie jest ten nowy obóz? O kurwa, co to jest? Przecież to jest ten Jagras. Nasz cel jest w tamtą stronę. W którą stronę? No dobra, idziemy w Explore. Explore. Na mapie zieloną małą kropkę. Kurwa, jakie to jest wielkie. No i tutaj żadnej zielonej kropki nie mam. Jestem tutaj. A o to chodzi. No dobra, spoko. To coś mnie nie zaatakuje? Nie. To coś nie jest mną zainteresowane w ogóle. O kurwa, tu jakieś latające są. Skurwysyny. Co to jest? Siema Cody, siemanko, cześć, witaj. Cześć Cody. Witaj, co za niespodzianka. Zajmuję się przewodnikiem polowym. Moim zadaniem jest zdobywanie wiedzy o lokalnej faunie i klasyfikowanie jej. W skład lokalnej fauny wchodzą małe zwierzęta, ryby, wszystko co nie próbujecie zjeść, a ja kocham je do żywego. Moim zadaniem jest łapanie, obserwowanie, badanie, sprawdzanie, zapisywanie i bawienie się z okazami, które złapię. Mrówcza praca.
Nowy świat dosłownie wypełniony jest nieodkrytymi gatunkami. Nie wiem nawet jak zacząć. Mam za mało rąk. Za mało rąk, tak. Pomóż mi w mojej pracy. Jeśli złapiesz jakieś lokalne zwierzęta, możesz je wypuścić w swoim pokoju i poobserwować. Kto by się nie zgodził? Ale jeszcze nie odpowiadaj. Przemyśl to i wróć do mnie. Obiecuję, że te małe stwory to kupa radości. No, Cody, bardzo dawno ciebie nie było. O kurwa, jakie duże. Czy to mnie zje? No właśnie, paradoks widzę, że jeżeli ten... Jeżeli ich nie zaatakuje, to one mnie też nie. Vigorossa. Co to było? What? O kurwa, to bije. Co mi się stało? Co to kurwa było? Ropuchę jakoś kopnęłem, mnie poraziło i ja pierdolę. Dobra, sprawdźmy na mapie. A tutaj. Tutaj. Okej. Over here. No dobra, ale co, ja mogę z nim pogadać, czy co? Czy tak nie jest zbyt? Krętówka. Nie rozumiem, miałem przyjść tutaj. Miałem przyjść tutaj do zielonej kropki. O kurwa, po pnączach on faktycznie nie zauważyłbym, no. Ale graficznie ta gierka jest naprawdę prześliczna. Graficznie wygląda niesamowicie. No śmiało, blicharz, co tam się stało? Jakie pytanko masz? Czy chcę zobaczyć, jak wygląda mały kurczak? No z chęcią. Dobra, twoje świetliki zwiadowcze mogą zaprowadzić cię do potworów, grimalkinów i przedmiotów, które można pozyskać. Naciśnij Select, aby otworzyć mapę fauny. Za pomocą kursora wybierz cel, którego chcesz zacząć szukać i naciśnij RS, aby go przypiąć. Twoje świetliki zwiadowcze zajmą się resztą. Super. Podczas ekspedycji samo zbieranie śladów potworów nie wystarczy, by włączyć funkcję prowadzenia. Aby to zrobić, musisz otworzyć mapę i skorzystać z funkcji przypinania. No spoko, to już przypiąłem sobie. Bandyta o ptasim muszczku. O kurwa. Musimy upolować tego kulujaku. Upoluj kulujako. No, no z chęcią bym. Co do Astery mam ten? Wracać? Nie, ja nie chcę. Czekajcie, bo się pogubiłem troszeczkę. Upoluj kulujaku. No dobra, ale gdzie mam go upolować? Zobaczymy mapkę. A...
Okej. Aha, kulujaku to jest wiwerna ptasia, która wykorzystuje rozwinięte przednie kończyny do atakowania różnymi narzędziami. O kurwa, czyli co, mogę ją ubić? Ależ agresywny jest. Gdzie jest ogólnie pasek życia potwora? Jest coś takiego? Jak pasek życia potwora? A, nie ma takiego paska, czyli bije do czasu jak zejdzie. Spierdolił. Gdzie on spierdala? No chodź tutaj. No ja się tak nie bawię. Biego. O kurwa, jeszcze ten duży przyszedł. Nie chciałem go bić. O luju. Help? Potrzebuję pomocy. Pytanie, dlaczego ja go za 4 tylko biję? No ale strasznie szybko się ta broń tępi, no litości. Nawet dobrze nie... Kurwa. Pozbieraj się. Gdzie ten kulujaku ucieka? Tu jest. Thank you.
ja go w ogóle biję cokolwiek? Okay, it's down. Nice, w końcu. Ubiłem mnie. Jeszcze jakieś małe skurwysyny przyszły. Guzik, nie ubiłem go. No co za idiotyzm. I co, i będę kurwa się z nim ganiał? Cześć Jowcia, dobry wieczór. Cześć i czołem. Która jest godzina? No jeszcze godzinkę. O kurwa, i teraz nie wiem gdzie on poszedł, zgubiłem go. Fucking shit. Don't attempt to engage a monster when your weapon has lost its sharpness. Your attacks will be weak and easily deflected. Gdzie ten kulujaku? Wielki Agras? Tu poszedł. Co to było? Zapalacz do procy. Chuj, podniosę. Ale strasznie długo się ten kulujaku bije. Jowcia, H&M sponsoruje ci streama, mówisz? Nie, bo ja streamuję z dużym bitrate'em, 6,5 megabita, także może być troszeczkę ciężko. Dobra, dawaj go. No kurwa. Jak ja zaraz zejdę? Kurwa, otrzymywanie obrażeń zostało zmniejszone. Ileż można bić jednego potwora? No litości. Ciągle bije. To jest dobre. Wlichacz, mam 75% paska zdrowia, ale zaraz pewnie mi spadnie i to szybko. Jezu, i biegać za tymi potworami. Masakra.
Nie przypuszczałem, że te potwory będą uciekały. Żeby za nimi ganiać. No gdzie ten kulujaku? No litości, dajcie spokój. Ten potwór kuleje paradoks? No nie wiem, czy on kuleje. No kurwa, padaj. RB. RB? Co to znaczy? No daj mi naostrzyć broń. Biedny ten kuroliszek. Słodki taki, to jest kulujaku, no. Ale kurwa, coś on nie chce zejść. Jest! No kuźwa, po jakim czasie? Kulujaku.
Już wszystko? Wszystko. Wróć do Astery. Miksturka. Wiem, paradoks, że na misję mam 50 minut. No, wiem dokładnie. Przeczytałem sobie tam. Znaczy, na misję mam 50 minut, a na ekspedycję... Ekspedycją nieograniczony czas, nie? Co robi ta mucha błyskówka? Dobra, nie wiem, tak czy inaczej powrót ekspedycji. No jak na razie jestem strasznie zagubiony w tej grze. Dzięki za zadbanie o bezpieczeństwo obozu. Przygotowaliśmy obóz do użytku. Możesz z niego korzystać, kiedy chcesz. Już wiem, na co ci stać i mam nadzieję, że dasz się namówić na częstsze branie ode mnie zleceń. Dostępny jest nowy obóz. Obóz północno-wschodni? To chyba wschodni. Dobra, idziemy tutaj. Hello! Jestem badaczem z komisji. Zajmuję się Grimalkinami. Tak, Grimalkinami. Grimalkinami? Kim są Grimalkini? Grimalkiny to rodzaj Lynianów, rdzennych mieszkańców Nowego Świata. Mam zamiar nawiązać z nimi porozumienie i nauczyć się ich języka. O kurwa. Ale te stare kości nie poddają się już mojej pasji do nauki. Możesz mi pomóc? Jeśli chcesz poznać lingua futra... A, lingua futra. Język futra, tak? Jeżeli chcesz poznać lingua futra, to na moje drżące kolana wystarczy, że mi to powiesz. No to chcę. Lingua futra. Lingua futra. A, czyli procą zmusił do upuszczenia tego, co niesie. Czyli to procą można było sprawić, że ona ten kamień wielki. Kurwa, człowiek, no fajne. Mi się podoba.
Tak, no właśnie, paradoks widzę, że każdy rodzaj potwora ma słabości, jakiś tutaj czuły punkt. Tylko nie wiem dokładnie, co to znaczy. Topór, ten młot i kurwa domek. Nie wiem, o co to chodzi. Ale widzę, że można zniszczyć buźkę, można zniszczyć brzuszek i można zniszczyć łapy. Jeżeli chodzi na przykład o wielkiego jagrasa. Aha, topór to broń cięta, młot to broń obuchowa, a ten domek? To cicho jeszcze raz, aha. Aha, a domek to amunicja, czyli łuk, łukodziała. Okej. Zmień ubranko, świnki. O kurwa. Piżamka w paski. Ja pierdolę. Dobra, świnka jest ewidentnie zadowolona. Sypie serduszkami. Skoro już zwróciłem twoją uwagę, mam dla ciebie coś szczególnego. Chodzi o dostarczenie nam pokaźnego zapasu megamikstur. Łowca twojego kalibru powinien wiedzieć, jakie mają znaczenie w czasie każdego zadania. A jednak mamy ich niewiele i ktoś musi uzupełnić nasze zapasy. Oprócz tego od czasu do czasu przydać się powtórka z podstaw wytwarzania przedmiotów, co nie? Więc bądź tak miły i pomóż nam w tej sprawie. Liczymy na ciebie. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Co to znaczy? Dobra, porozmawiaj z dowódcą. Gdzie jest dowódca? Tu. Boże, ubranka dla świnki. No tego jeszcze nie grali. Chodzi o tak słabości, na przykład ogień, woda, piorun to są żywioły, a każdy potwór jest na nie bardziej lub mniej odporny. No ja domyślam się, że ten... jakoś to jest. Łowco, udało ci się już zorientować w sytuacji? Jeśli nie radzisz sobie samodzielnie, nie bój się wystrzelić flary alarmowej. Jeśli inni członkowie zespołu polowego ją zobaczą, mogą przyjść ci z pomocą. Proś o pomoc, jeżeli jej potrzebujesz i reaguj na prośbę o pomoc, jeśli inni jej potrzebują. Dzięki temu staniesz się lepszym łowcą. Dobra robota przy szykowaniu obozu. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Wreszcie jesteśmy gotowi. W porządku, łowco. Zaczynamy łowy na puki-puki. Kurwa. A te puki-puki to mi tak trochę śmiesznie brzmi, no ale dobra. Kiedy upolujesz cel, uczeni będą mogli zbadać zdobyte przez ciebie dowody. Podkreślam, że upolowanie tego puki-puki jest dla komisji ogromnie ważne. Może to być szansa, na którą czekamy. Powodzenia i uważaj na siebie. Hey there.
On jest dość trudny, mówisz paradoks? Blichacz? Help, poproszę o pomoc. W takim razie o upolowanie puki. Zechcesz mi towarzyszyć w ekspedycji? No dobra, a gdzie jest przewodniczka w takim razie? Się zgubiłem jak zwykle. Nie chcę wyruszyć na ekspedycję. Chcę z przewodniczką porozmawiać, ale gdzie ona jest? O kurwa, już się zgubiłem. Jest Jona. Aha, dobra, czekaj, bo tu jest księga zadań. Tu jest kumpel z piątej. Cześć, jak robota? Co? Słyszałeś, jak mamrocze? Ta, szef chciał, żeby przyniósł mu jakieś składniki. Ale nadal mam tyle posiłku do nadrobienia rany, poważnie. Pójdziesz po nie za mnie? Kurczę, dzięki, ratujesz mi życie. My, piątaki, musimy trzymać się razem, co? Cóż, masz tu szczegóły. Powodzenia. O kurwa. Dostanę w nagrodę truflę królewską. Kurwa, skóra mchoświni. I chuj. Hey there, partner! Dobra, pora zapolować na puki. Pukej. O kurwa, i to świnia w tle! Dobre. Jak to załatwimy, uczeni będą mogli zbadać ten żużel. Sprawdzą, czy zostawił go Zorach Magdaros. Ale poważnie, jaki inny potwór mógł to zostawić? Uczoną nie jestem, ale tląca się lawa? Proszę cię. Dobra, pójdziemy tędy. Od początku. A co to znaczy, że tutaj jest jedyneczka, tutaj jest jedenastka? Po prostu o strefę chodzi, tak? Dobra, pójdziemy od jedynki. Co to znaczy użyć super szczęśliwego talonu i ogłosić zadanie lub dołączyć do zadania? Postępy zostaną zapisane. Co to jest za talon? Talon na kurwę i balon.
Dobra, na razie bez żadnego talonu. Aha, super szczęśliwy talon daje ci więcej kasy, więcej materiału. No to dobra, to ogłosimy z talonem. Blichacz, czy pokazać mi, jak używa się pułapek? No, możesz w sumie. Co to znaczy przygotowywanie? A ja sobie pójdę do kantyny jeszcze zjeść może, co? Przedtem. Dużo pieniędzy mam, to mogę zapłacić pieniędzmi albo punktami. Pieniędzmi zapłacę. O kurwa. O kurwa. Tego jest w chuja. O Jezu, blichacze, nie czytałem, co pisałeś. Co klatek od gościa z zaopatrzeniem? Kurwa, nie czytałem, przepraszam. Nie umiałem się skupić, czy na czacie w grze, czy na czacie na Twitchu. Dobra, już widzę. Już widzę. Potrzeba ci klatek od gościa z zaopatrzeniem. Gdzie jest gość z zaopatrzeniem? Na dole. Gdzieś tutaj? Gość na skrzynkach. Kurwa, ten? Nie. Oh, you came through. Thank you.
blichu, nie wiem naprawdę gdzie. Nie wiem gdzie gość ze skrzynkami. O jakiego gościa ze skrzynkami chodzi? Dosłownie za mną. Xerexer, muszę skraftować. No dobra, spoko, spoko. Kurwa, ale gdzie? Stoję teraz tak, z prawej, z lewej. Idź do skrzynki koło tablicy. Kurwa. Ja pierdolę, ile tego jest. No, nie będę miał na to materiałów, niestety. No to dawaj Discorda, to odpalam się. Czekaj chwilę, Xerexer, już. Jedna chwila. Boże, jeszcze muszę Discorda odpalać. Jeszcze mi się jakieś update'y instalują, oh my god. No co z tym Discordem? Nie może mi się zainstalować. Downloading update 1 of 1. Coś mi się ściąga. Installing update. To, dobra. Poszło. Siemanko. Czekaj chwilę, bo kurwa, słyszę ciebie w telewizorze, a nie w słuchawkach. Przejebane. Dobra, nice. Dobra, to słuchaj. Musisz pierwsze pójść w takim razie do typka na takich jakby kontenera. O, tam po prawej. O, prawo. Widzisz tego typa na pudłach? Po prawej, jeszcze bardziej. No widzę, tutaj jest. No to gadasz. Jak się dziś czujesz? Polujesz na coś ciekawego? Więc czego ci trzeba? Aha, i kup. Do sakwy, do skrzynki. Do sakwy. Do skrzynki. Do skrzynki? Do skrzynki. Kupujesz narzędzia do pułapek. Na razie kup sobie tak 5-10. Nie wiem, czy masz zamiar łapać, czy ubijać. Kup sobie z 10. No z 5 kupię, wystarczy. No to 5. No to kupujesz to, potwierdzasz to. Spoko. Mam już. Powrotem do tej skrzynki. Gdzie są te? Lista tworzenia. Musisz jeszcze skraftować. No.
szukasz pułapka. Pułapka tam. Jeśli klikniesz dwa razy right trigger, to będziesz mieć wszystko co do pułapek. Właśnie kurwa mam dół pułapka i nie mam siatki. To musisz siatkę skraftować, która jest wyżej. A żeby siatkę skraftować, muszę mieć bluszcz i pajęczynę, którego nie mam. Czy znajdujesz na free roamie? No to nie, to nie będę miał. Pułapka rażąca potrzebuje Thunderbaga. Gromuszek. Go też znajdujesz na free roamie. Okej. To na razie nie masz jak zrobić pułapki. Musiałbyś po prostu iść na free roamie, albo podczas polowania po prostu sobie szukać jakiś, wiesz. No, no. A propos, nie poczekaj jeszcze, bo tam jeszcze musisz skraftować do tych pułapek usypiające bomby, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, trunk bomb. Ja gram po angielsku, więc nie powiem ci to bardzo. Klikniesz dwa razy right trigger. O, i tutaj masz wszystko związane z pułapkami i tak dalej. Zatrudnij bomby. No to bomby beczkowe, bomba sprężysta, to nic nie mam niestety. Nie, to nie jest to, to nie jest to. Szukaj dalej. Co ty, ja na razie nie mam żadnych tych. Ale chcę, żebyś zobaczył, czego potrzebujesz. To będzie na trzeciej stronie. I o, bomba uspokajająca. To pod pułapkami, widzisz? Wzięło nasenny i para grzyb. Tak, to też właśnie znajdujesz na free roam. Okej. Okay. Poczekaj, u mnie stream na chwilę padł. Nie wiem, czy tylko u mnie, czy wszystkich. Dobra, już. Więc to bardziej materiały musisz na razie znajdować na free roamie, bo później odblokuje ci się coś na stylu farmienia, że możesz po prostu posadzić i wiesz. Możesz zobaczyć, czy tamten typek, którego kupowałeś właśnie te narzędzia na pułapki. Narzędzia na pułapki tam, to możesz zobaczyć, czy on nie sprzedaje nic do pułapek, ale raczej nic nie sprzedaje. Ma tylko dwie strony. No, nic nie sprzedaje. Kurwa, to... Tam najwyżej cię plikacz właśnie pokieruje na free roamie, żebyś sobie podniósł. No, ta gra jest po prostu olbrzymia, wiesz, za duża. Dosłownie. Jest bardzo fajna, a dodatek to jest dosłownie gra w grze. Tak jakby, bo ten dodatek jest właśnie na skalę podstawy. Mhm. Dobra, to na razie nic nie kupuję tutaj. Nie ma sensu. Dobra, blichacz, to idziemy. Jeszcze ci pokieruję na ten. Wróć tam do takiego jakby... Do tej sadzawki po lewej. Do sadzawki po lewej? Obróciłeś się w prawo. Czekaj, no stoję tak. Idź za tym. Dobra, to idź dalej i w lewo skręć. Schodami. O, i tutaj będziesz miał typa, u którego będziesz właśnie mógł farmić. Zapamiętaj sobie to miejsce. Okej. On będzie dosłownie przy tej sadzawce. Tutaj? Tak, on tutaj będzie i będziesz mógł przy niego farmić. Tak ci od razu mówię, zapamiętaj sobie to miejsce. Okej. Będziesz miał tam side questa, żeby właśnie zrobić tam... Coś mu tam przynieść, przynosisz mu to i możesz farmić sobie właśnie to, co znajdziesz. Na przykład właśnie te paraszrumy, tam gromuszki i tak dalej, co będziesz potrzebował. Spoko, no dobra. Tak czy... Jak będziemy miał jakieś... Umiem mówić. Jak miał jakieś pytania, to powiedz mi, ja wbiję na Discorda na szybko, wytłumaczę ci. Po prostu mi... Daj znać na Discordzie albo coś, bo teraz sam gram w MHW i próbuję rozpierdolić Fatalisa, czyli takiego jakby solo.
po prostu trudnego w chuj potwora, więc po prostu daj mi DM-ka na Discordzie, ja wpadnę i ci pomogę. Spoko, dobra, nie ma sprawy. Dobra, no to co? A by the way, Blichacz chce wbić na Discorda, nie wiem, czy tam może ci w sumie pomóc. No pewnie, że Blichacza ty no to... chcesz... No pisał do ciebie parę razy, że może wbije też na Discorda. Blichacz, wbijaj, rzuci cię tutaj. Blichacz, wbijaj na Discorda, no jasne, że tak. Może dałbyś mi w końcu te permy? No, o, jest i Blichacz. Halo, halo. Nawet ludzi nie mogę rzucać. Siemanko. To jest to zabawa. Siemanko, Blichu, to co, lecimy? No, raczej tak. No dobra. Którym tym wyjściem? Górnym czy dolnym wyjść? No, jakby ty teraz wziąłeś to dolne, więc... raczej... musiałbyś na nowo questa odpalić, żeby wybrać inne. Aha, no dobra. Ale całe szczęście można się tam tepnąć, kiedy tylko zechcesz to. Spoko. Dobra, to klikam wyróż zadaniem. Dziwnie, twój mikrofon naprawdę dziwnie brzmi na Discordzie. Na streamie brzmi w porządku, ale na Discordzie tak jakoś... Inaczej jest... Jakby był przesty. No właśnie nie wiem dlaczego, wiesz co? Poczekaj chwilę, daj mi chwilę. Może być, że na Discordzie jest przester. Powiedz mi, czy teraz jest lepiej? Słucham? Czy teraz jest lepiej? Raz, dwa, trzy. Jest? Raz, dwa, trzy. Tak, ale jesteś strasznie cichy. To poczekaj chwilę, a teraz? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chwilę, zawsze mogę ciebie pogłośnić trochę. Okej, spróbuj teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ale jestem wiesz co, jebać, poradzimy sobie z tym jakoś. Jebać, nie wiem dlaczego, Discord to jest Discord. Nie wiem, kiedyś sprawdzałem o co chodzi na Discordzie i nie doszedłem do tego. Dobra, jebać to. Klikam, że wyruszamy na zadanie. Tak w ogóle, by the way. Jeśli nie chcesz wyjść na Lajka i Gbura i tym podobnych, no. Nigdy nie klikaj wyrusz na zadanie, kiedy wszyscy nie są gotowi, bo tak to wyruszysz bez tych gotowych, a tych niegotowych, no, wywali z questa. A, spoko, okej. Okay. Oh, yeah. W ogóle prezent, a nieważny. Dobra, to co wpierw. A para grzeby wpierw. Nie strzelaj mi w dupę. O Boże, dlaczego ten twój kot jest taki jakiś... A cholera, zapomniałem zbroję zmienić. Ja pierdziele, co to jest w ogóle? A zobaczysz, co to jest. Poczekaj chwilę, wiesz co, ale z tego Discorda mam jeszcze jeden pomysł. Ja mogę się przepiąć na inny mikrofon i powiesz mi, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Czekaj chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, inaczej? Inaczej, ale nie ma już przestyru. Jest git. Jest git? Jest lepiej? Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobra, faktycznie, może nie być przesteru. Czyli co, jest lepiej? Halo, halo? Słyszę cię. Słyszysz mnie, jest lepiej teraz? Tak. No dobra, spoko. Xerexy, czy pyta, jaki masz MR? MR? 745. A co to jest ten MR w ogóle, 745? Co to znaczy?
To jest poziom z dodatku, z DLC. Aha. Mistrzowska. Tutaj... Chcesz jeszcze więcej grzybków, czy styknie? No nie wiem, ile ja tego grzyba potrzebuję, tak naprawdę. No, może jeszcze dwa. Tu są też. Jest i grzybek, no dokładnie. To druga rzecz, jakiej potrzebujemy do bomb, to chwilę. Zioła nasennego. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy jest w ogóle na tej mapie. Nie, powaga, nie wiem, czy... A nie, co do... A nie, wróć, jest. A to kto to jest, ten pierwszy Wiverianin? O co to chodzi? Pokadaj z nim. Jezu, ta gra jest tak olbrzymia, naprawdę. Ja jestem zagubiony i to ostro. Ja też byłem. Nie, niezapomniane wrażenie. Dał mi max miksturę. O kurwa. O ty chuju! O, mi dał jedynie pigułkę mocy. O! Max mistura, no. Mikstura to ci całe życie odnawia. Ja tak blichu trochę czasu nie mam, mam najwyżej 35 minut, damy radę to zrobić? No, radę. O, zioło nasenne. Jest ziółko nasenne, no. A na pułapki gromuszki to idę. Kuźwa, tu jakie przejście. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Jest sporo takich przejść.
Jeden gromuszek. Spoko. I tutaj zaraz będzie drugi. No jest, faktycznie. Dwie sztuki. Dobra, to teraz możesz wytworzyć i pułapki, i bomby usypiające. Czyli co, mam wrócić do tego? Do... Lista tworzenia. Tutaj mogę, z tego poziomu? Tak. A jest lista tworzenia, no. Tylko nie wiem, czy wziąłeś ze sobą te narzędzia. O kurwa, to zostało w tym. To zostało w skrzynce. Spokojnie, zawsze możemy się popnąć. To chyba się musimy tepnąć, wiesz? Z powrotem. Ale czemu ty z buta napierdolasz? Nie, nie, nie. Czyli jak ja mam to zrobić teraz? Z poziomu mapy. Dobra, mapka. O kurwa, czekaj, co tu jest? Poczekaj, czekaj, czekaj. No mam mapkę i co teraz? Najedź na obóz. Dobra, jestem. A, i tu jest skrzynia, tak? Tak. Zajebiście. Tylko, że inna skrzynia. To, ta, w której zostawiłeś te narzędzia, jest tu dosłownie w namiocie. Okej. Okay. Czyli co, mam się udać do miasta z powrotem? Znaczy nie do miasta, tylko po prostu do namiotu i... I możesz sobie wyciągnąć tam. Okej, okay, widzę. You can change your weapons and armor here. Make sure you're always prepped. Kurwa, jaki namiot, ja pierdolę. Dobre, dobre. Siema Cody, witam ponownie. Czołem, czołem. Czekaj, to co, lista tworzenia? Z tego poziomu mogę to zrobić już? Chyba tak. Nawet na pewno. Dobra, mów co teraz mam zrobić. Przejdź sobie tam do pułapek. No, mam. No i możesz wytworzyć na przykład pułapki rażące i bomby usypiające. Ty, no dobra, ale pokazuje mi, że nie mam zioła nasennego i para grzyba. Muszę chyba do... Co? No. No zobacz na streamie, jak to wygląda. A zebrałem. No zebraliśmy przecież. Chwilę. No mam zioła na... Może te przedmioty do skrzyni. Dobra. Ja pierdolę, ile tego jest. Masakra. Jak się gubię w tym wszystkim. Dobra, mam pułapka rażąca i bomba uspokajająca. Co mam zrobić? No, stwórz je. Pułapkę rażącą i bombę uspokajającą, tak? Tak. Spoko. Tylko będziesz to musiał wyjąć później ze skrzyni z powrotem do swojego pyluleca. Mhm.
Mogę mieć tylko jedną pułapkę rażącą w ekwipunku? Niestety tak. Okej. Okay. Ale do łapania potworów potrzebujesz jednej pułapki, i dwóch bomb. Okej. Okay. Rozumiem. I taka zasadnicza informacja. Ty nie możesz ich łapać od razu. Musisz się z nimi porządnie pobić, żeby już tak trzymały i dopiero... Żeby weszły, no dobra. Dobra, słuchaj, no to mam te pułapki wszystko przy sobie. No to pora mordować. Pułapka rażąca, bomba uspokajająca, no mam. O kurwa. Dlaczego ja tak mało zadaję? Po ile ty bijesz? Po 3. Aha, spoko, to ja po 12. No właśnie. Czekaj, bo coś mnie sparaliżowało tutaj. Owady. Dobra, ja się muszę naostrzyć. Twardy skurwesyn. O kurwa, gdzie jest antidotum? Ja tego potwora będę ją złapać? W pułapkę? Nie, teraz. Chwilę. O kurwa, ale mi zjadł życia. A, bo tu drugi skurwysyn przyszedł.
lecie. Kurwa, znowu mnie zatruł. Czekaj. U ciebie też broń tak szybko się ten? Tak szybko się niszczy? No, tak. O, kuleje. Już kuleje? O kurwa, od ogon mu ujebałeś. O, my ujebaliśmy. Okej, okay, to teraz. Dobra. Masz przy sobie te bomby? Mam. Mam. Podejdź do potwora i je rzuć. No. Tam. I drugą też. I teraz postaw pułapkę. Gdzieś tutaj? Gdziekolwiek? No, tak, 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 tak. You did it! Now the commander can send someone out to see if that slag will leave it. No spoko. I tak się właśnie łapie potwory. I co to mi dało właśnie, że złapałem tego potwora w tej chwili? Lepsze badania, to pierwsze. Mhm. Drugie, więcej przedmiotów. No właśnie widzę, że jakieś strasznie dużo tego wszystkiego dostałem. Pióra, skorupa, łuska, kość potwora, pradawna kość. No mega, w chuj mam tego dużo. Zazwyczaj lepiej jest łapać niż zabijać. Mhm. Aczkolwiek od razu ci powiem, że jest pewien typ potwora, którego nichuja nie da się złapać. Okej. Okay. Łapki na niego nie działają i nic. Musisz tylko zabić. Mhm. I tym akcentem pójdę do toalety. No leć, dzięki za pomoc. Ja już będę kończył powoli, bo jest 20 godzina, muszę jechać pojowkę odebrać ją z pracy, także... O kurwa, osiągnięcia odblokowałem. Done well. Doskonała robota z tym puki-puki. Wiedziałem, że powierzam zadanie właściwej osobie. Tak, dla informacji, mamy świeży ślad Zorana Magdarosa. Wciąż jednak musimy dowiedzieć się więcej. Piąta musi ochraniać nowych badaczy podczas prac. Odtąd będziecie się zajmować pustkowiem dzikowieży. Zadanie rozpocznie się, kiedy będziecie na miejscu. Okej. Okay.
It's time to begin the Elder Dragon investigation. Make sure you know what you need to do. So now we need to protect the scholars. Let's regroup at the Wildspire Waste. Paradoks kaktuar? Polecasz na przyszłość? Co to jest kaktuar? Co to jest kaktuar? Poszedłem do tego, poszedłem do kuźni na chwilę, wiesz? Zobaczyć, co tutaj się dzieje. O, właśnie, możesz obczaić nowe zbroje. Dokładnie, no. Mogę sobie na przykład... A właśnie, Blichu, wytłumacz mi, co to jest kaktuar, paradoks mówi. Wytłumaczę ci to, jak dojdziemy do pustkowi. Spoko. Tak, by the way, możesz zobaczyć, jak będzie na tobie wyglądał za pomocą EXO. Okej, okay, podgląd, no, fajne. No, kozacko to wygląda. Ten, co ja mam teraz, to jest strasznie kiepski. Wow. Ten kościany mi się podoba strasznie. Od razu mówię, nie sam wyglądam, co człowiek żyje, też statystykami. No tak, wiadomo. Bo ten pancerz, co teraz mam, mi się strasznie nie podoba. Szczególnie ten hełm mi się nie widzi. Co to jest lancopał? Lancopał to jest ten taki... taka lanca, tyle że może też robić bum-bum. Okej, okay. Rozumiem. Wiesz co, mogę ci nawet pokazać, jak, nie wiem, jutro, czy później, czy tam kiedy będziesz chciał grać. Spoko, no jutro na pewno, słuchaj, pogram. Jutro na pewno pogram, jutro to też bym chciał ten... troszeczkę w Destiny pograć, bo od resetu, od wtorku... Czekaj, dzisiaj jest wtorek, czy dzisiaj jest środa? Czy czwartek? Jest czwartek. Dzisiaj jest czwartek, no właśnie, już mi się popieprzyły zupełnie dni, także od wtorku nic nie robiłem w Destiny, a chciałem nabić jeszcze troszeczkę lighta, żeby można było mieć, wiesz, żeby nie zostawić zupełnie gierki ten, ale mi się bardzo podoba ten Monster Hunter World i bym chciał... O Jezu, wciągnąć się jeszcze bardziej, nie? Tylko mówię, jutro bym chciał troszeczkę z Destiny porobić zadań. Może jakiś rajdzik, czy coś takiego? Ja w Destiny nie gram, więc... Ja wiem. Nadal mnie interesuje, co to jest kaktuar. Ale mówisz, że to jeszcze... A ci to później. To jeszcze nie czas, no spoko.
No spoko. Czekaj, ulepszę sobie może tą swoją broń. Dobra, Bichu, tak czy inaczej ja na dzisiaj kończę. Tutaj sobie popatrzyłem jeszcze w kuźni, co i jak, z czym to się je. A i czekaj, wezmę, gdzie to jest, zapisz grę. Zapisz. Zapisuję postępy na dzisiaj. Starczy, nie wiem, czy się przypadkiem później jeszcze nie odpalę na chwilę, żeby troszeczkę pograć, chociaż wiesz, to nie wiem po prostu, jak będę z czasem wyglądał. Ja to w pełni rozumiem. Wieczorkiem. No. Dobra. Także dzięki za dzisiaj. Jak coś. Nie ma za co. Dzięki wielkie. Do następnego. Na razie. Siemanko. Dobra, słuchajcie, ja też wychodzę z gry. I co? Widzimy się jutro. Widzimy się jutro, ewentualnie później. A jutro bym chciał troszeczkę Destiny pograć, także zobaczymy, jak będzie z Monster Hunter World. Natomiast mamy ten... Mamy gierkę zaczętą, póki jest ubity, jest progres i to jest duży progres. Także co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się, na razie. Siema.